Jakie są najśmieszniejsze historie sprzedażowe? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym reagujemy do śmiesznych rzeczy. A ja chciałem ci coś sprzedać. A co mi chciałeś sprzedać? Syna. Żart już po prostu, on się cały czas kręci. Nigdy się nie skończy i ludzie się mnie, jak byłem ostatnio właśnie na jakimś evencie, cały czas się pytali, kiedy wreszcie wygram. A mi się to bardzo nie podoba, bo to jest jakaś, istnieje w ogóle propaganda od ciebie, że ty kiedykolwiek go wygrałeś. Fakty mówią jasno. Ale ja zawsze, nie, ja zawsze Mandzio mówię, zawsze przegrywa. W tym aspekcie. Ale ja zawsze poprawiam, że jeszcze nie wygrałem, ale jeszcze wygrałem. Ale potem piszą właśnie, że piszą mi potem, że o, kiedy oddasz Mandziowi syna? Nigdy w życiu, ale my zaraz zobaczymy, jacy sprzedawcy byli najlepsi. I co oni oddali? I co oni oddali, co sprzedali? Bo jak to się mówi, gdzie diabeł nie może, tam handlarza pośle. W dzisiejszym odcinku będziemy odgadywać, oglądać historię najlepszych handlarzy, jakich wydała polska ziemia. Pośmiejemy się mocno, ponieważ każdy z was słyszał o Januszach z OLX-u, Januszach z Otomoto i Januszach z Allegro czegokolwiek. I z każdego innego serwisu. Allegro ciężko, żeby byli Janusze, bo tam tego maila może się komunikować. A to prawda, nie mam swojego troszeczkę własnego komunikatora. Ciężko, co nie? Plus będziemy mieli jeszcze oczywiście quizy i, co ważne, paletki AB. Tak, paletki AB będą potrzebne. To też jest ważne, ale patronem dzisiejszego odcinka jest firma Xiaomi i to z takiego powodu, że... Z takiego powodu, że, moi drodzy, mają wydali nowy telefon Xiaomi Mi 8 Lite, którego możecie zobaczyć specyfikację w opisie i, co ważne, będziemy dzisiaj o niego grali. Wygrany quiz otrzyma ten telefon, to jest bardzo istotne. Mandziu, ja go dostanę. Coś więcej powiedz na ten temat. Powiem ci tak, jest to super budżetowa opcja, ponieważ mam super specyfikację, ale co najważniejsze, on ma mega naprawdę dobry aparat. Okay. Przedni 24 megapiksele, z tyłu ma dwa aparaty, jeden 12 megapikseli, drugi 5 megapikseli. Oprócz tego bardzo szybki autofokus i inteligentne sceny oraz portrety. Kurczę. No dobra, słuchaj, to co? Sprawdzajcie sobie link w opisie. Właśnie, co jest ważne, tak. On już jest dostępny w Polsce, już go dokładnie nie trzeba tak. zamawiać. Nie będziecie musieli czekać kolejnych 2 miesięcy, żeby się przekonać, że Xiaomi jest lepsze. Bo Xiaomi jest lepsze, wszyscy to wiedzą. Xiaomi lepsze, a my idziemy Skoro tak mówią memy, to tak musi być. Tak musi być, a my idziemy do pierwszych obrazków. Oferuje do zakupu pudełko z zestawu Lego Duplo 10508 pociąg. Pudełko od nowości po wyjęciu klocków nie było używane. Ale to jest częste! Ale to jest prawda! Częste. Ile razy ja byłem i patrzę, że Jezu, jaka dobra cena. W sensie troszeczkę widzę, że nówka, nieużywane. Pudełko, nówka, nieużywane. Tak, i wczytał, jeśli się okazuje, że to jest całe pudełko. Ale mama chyba raz zobacz, piękne pudełko Lego Duplo. Naprawdę, świetne. I słuchaj, zobacz, że to na pewno człowiek, który ciężko codziennie pracuje, ponieważ ogłoszenie zostało wstawione o 8.18. 8.18, zatem na pewno nie jest o 6, przyszedł bo po prostu chciał się pozbyć pudełka. Chciał się pozbyć pudełka za 5 dyszek sprzedać. Dla mnie dobry deal. Ja bym kupił. Dobrze. iPhone 6 plus 16 GB Space Gray. Możemy zagrać rolę. Czy można na raty? Można. Jak pan to widzi? Jedna rata 1800. Słuchajcie, telefon sprzedawany za 1800, jedna rata. Geniusz. No was to geniusze marketingu, handlu. Ale tak, to jest jedna rata, ale zobaczcie, rata 0%. Tak, prawdziwa rata 0%. Prawdziwa 0%, ja uważam za dobry deal. Nie wiem, dlaczego to trafiło tutaj, to są historie z życia wzięte. Tak samo z pudełkiem, co nie? Tak. To jest również historia z życia Chciał wzięte. Sprzedać pudełko, no to, ja że ty kupujesz czasami źle, to nie wiem dlaczego. Przyjmę bezpłatnie. Drogie mamy i tatusiowie, jeśli macie jakieś pieluszki, pampersy po swoich dzieciach, bardzo chętnie przyjmę. Rozmiary 4 i 5. Wyprzedaż pieluszek pampers. Rozmiar 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Ile to była różnica godzin? Nawet nie jest napisane, bo to jest 6 godzin, a to jest po prostu jakiś dzień wcześniej. Nie no, raczej wątpię, żeby jej dziecko, nawet załóżmy 3 miesiące różnicy, nagle wyrosło szybciutko. Nie, ale najbardziej mi się podoba jeszcze dobór grup, bo najpierw jest za darmo, weź Wrocław, a potem jest e-bazarek, baby boy, baby girl. Z drugiej strony, no sprytne to. To jest sprytne. Ale jest sprytne. Ale to jest sprytne, tak jakbyś to opowiedział, że udało ci się złapać coś za darmo i to fajnie sprzedałeś, to tak powiedzą, ty, całkiem sprytnie. Ale jak czasu... jesteś o tak przyłapany za rękę, to trochę wstyd. No jedne. Trochę tak. No, na przykład swego czasu popularnym było, wiesz, w branży, na przykład dziennikarzy i tak dalej, że dostają jakieś gifty, fanty i potem to sprzedawali na przykład. Ojeju, tak. I teraz wszystkie, zawsze jak się dostaje płytę jakoś na przykład z grą, zawsze jest napisane nie na sprzedaż. Nie na sprzedaż. Ale i tak czasem wystawiają. Sprzedam telewizor. Telewizor Samsung Smart TV 55 cali. Jedynym problemem jest pęknięta matryca, bo to wszystko jest sprawne. 350 zł. To dla mnie nie jest śmieszne. Słucham? To dla mnie nie jest śmieszne. Dlaczego? Bo ty tak sprzedawałeś, czy tak kiedyś kupiłeś? Nie, tak kupił. Kupiłem telewizor, kurier mi go dostarczył, no. Otworzyłem pudełko, sprawdziłem i że jest pęknięta matryca. No. I wtedy, kurde, no co zrobiłem? Napisałem do właściciela, że siema, wysłałeś mi z pękniętą matrycą. On powiedział, nie, to pewnie kurier.
I co? I na tym się skończyło, bo w sumie nic nie mogłem mu zrobić. Zwróciłem się do firmy kurierskiej i odpowiedź nie dostałem do dzisiaj. A dużo zapłaciłeś za to? Nie, aż tak dużo nie, żeby aż tak, jak tak dużo, to bym się z tym bardziej zajął, ale pomyślałem, kurde, jaki głupi jestem, mogę po prostu zrobić kuriera i odesłać. A po prostu powiedzieć, że kurier, że to był kurier. Że nie przyjmujesz, wtedy trzeba powiedzieć, że nie przyjmujesz. Ale właśnie to ktoś inny odebrał wtedy. No i właśnie, najgorzej. No i tak bywa. Reno Clio 1.2 silnik. O nie, nie wolno tak! Co? Interesuje mnie zamiana kotka... Na kotka rasy Maine Coon. Pozdrawiam serdecznie. Reno nie Clio można. Za Maine Coon. Ja ile nie można. Ile Maine Coon są warte? Z 2500. No to jakaś stara, zdezelowana Renuwa jeszcze z jakiegoś poprzednich roczników. Albo twoja Karinka. Nie, moja Karinka jest warta całe moje serce i moją miłość. Więc tak nie jest. No to akurat jednego kota Maurycego. Ale gdybym mógł szczerze powiedzieć, ja zhandlować kota Maurycego za jakiś dobry samochód, to moja żona by mnie wywaliła z domu, gdybym to zrobił. Więc to by nie wyszło. Czyli gdyby mogła być taka sytuacja, to już wiesz, żeby cię wywaliła z domu, byś to zrobił, tak? Więc gdybym mam wybierać życie z kotem Maurycym albo bezdomność, wybieram życie z kotem Maurycym. Skąd taka niska cena? Trochę podejrzana. Mogę sprzedać drożej, jeżeli pan sobie życzy. Ej, to brzmi jak z takiego typowego dowcipu, tak. Takiego klasycznego dowcipu. To brzmi jak typowy dowcip. Typowy dowcip taki, dobrze. 3000 ołówki. Witam. Mam do sprzedania ołówki znanej marki jako z IKEA. Idealny do szkoły, pracy, jak i samej symboliki. Możliwość kupna przez przelew na konto lub płatność przy odbiorze osobisty. Nie no, stary, sobie pamięci wprost. Jakby ile to znana marka ołówkowa IKEA. Ale słuchaj, 3000 ołówków za 200 do negocjacji. Ile to wychodzi za ołówek? To wychodzi mniej aniżeli grosz za ołówek. No tak. Co ja okazja, ja bym brał. Ty, ja bym brał mniej niż grozę ołówek. Słuchaj, możesz nakraść w IKEA ołówków, bo są rozdawane i potem opierdzielić. Na pewno zbierał. Na pewno. Jeden ołówek dziennie. Był 2000 razy w IKEA, czy 3000 razy w IKEA, codziennie brał tylko jeden. Ale wyobraź sobie, ile on musiał życia zmarnować. Jakby szedł 3000 razy do IKEA. Ja bardziej jestem fanem. Bardziej jestem fanem tego, jak on musiał to wyciągać i wychodzić z tymi pełnymi kieszeniami, z tymi ołówkami cholernymi. Chyba, że miał takie spodnie rybaczki i taką kurtkę rybaczki, co ma milion kieszeni. Wreszcie pierwsza osoba, która znalazła zastosowanie. Nieprawda, wszyscy rybacy mają do tego zastosowanie. Dobra, słuchajcie, już skoro się rozgrzaliśmy, możemy teraz przejść do trudniejszej części, czyli quizu. Pytanie numer jeden, moi drodzy, jest również zawarte w obrazku. Na sprzedaż jest Renault Scenic, bogate wyposażenie, automat pewnie. Pewnie automat za 7500 zł. Okej. Okay. I jakie zdjęcie ze środka i skąd pan jest? 320 tysięcy przebiegu, zdjęcie środka mogę dosłać, jak będę w domu koło niedzieli, do Passata. Musi być. Po włożeniu wózka mało co już chodzi, do zrobienia jest jedna poduszka od skrzyni, raz na 20 razy można to usłyszeć, oraz fotel kierowcy. Wymaga ogarnięcia, w nawiasie przetarcie. Jak dla mnie przebieg nie do zaakceptowania. Jakie zdanie ma sprzedający na temat przebiegu? Przebieg jest zepsuty i szybciej się licza niż powinien? Albo mogę jutro cofnąć na 210. Gdzie są paletki odpowiedzi? Właśnie, paletki odpowiedzi są tam. Będziemy się okłamywać tutaj. Są daleko paletki odpowiedzi, ale ja ich potrzebuję w tym momencie. Jakby jestem ogromnym fanem obydwu z nich. Piłeczkę też możemy dostać. Nie, piłeczki już nie potrzebujemy. O nie, zamieniliśmy się dzisiaj. To dawaj, zamiana, wracamy tutaj. Jestem fanem, że... Mogę cofnąć. Ale wiesz, to jak z tego słynnego żart. A jaki ma przebieg? A jaki pan sobie życzy? Dokładnie, dlatego ja mówię, że może cofnąć. Może się cofnąć? A jaka pierwsza? Przebieg jest zepsuty szybciej niż... Ja uważam, że przebieg jest zepsuty i na pewno szybciej naliczał, więc ja uważam, że to jest A. To Marcel, jaka jest poprawna odpowiedź? Odpowiedź B jest poprawna. A! Czyli jutro mogę cofnąć do 210. To tak jak ze starego dowcipu. Tak, dokładnie. Mi to idealnie pasowało. Tak. Czyli Mandziu zbiera punkt, jak to się mówi, jaki przebieg, jaki sobie pan życzy, a my idziemy do kolejnego pytania. Tak. Witam. W sprawie Forda na OLX. Nie ma więcej zdjęć? Jak wygląda praca silnika na wolnych obrotach? Jak chodzi? Czy słychać dwumasę? Chciałbym przyjechać, popatrzeć, może kupić. Pozdrawiam. Na automatos... Czyli chciałem pisać, że na automoto, bo jest taka strona. Tak, ale to fajnie brzmi, na automotosa. Automotosa, brzmi jak jakaś japońska nazwa czegoś poprofesjonalnego. Jakie odpowiedzi udzielił sprzedający? Silnik pracuje jak moja zmywarka, jak się trzasie, to przestaje jak na kotach. Na wolnych obrotach słychać p
pyr, na wysokich tu. Onomatopeja. Ja jestem fanem onomatopei. Tu. Ja uważam, że pyr, niestety nie mamy tutaj gościa, który mógłby zrobić profesjonalny dźwięk pyr, co zawsze robi helikoptery, dlatego jestem za A. Jesteś za A, ja jestem za B. Tak. Marcelin, pyr, czy zmywarka? Pyr. Pyr, dziękuję bardzo serdecznie. A to nie każdy silnik tak chodzi trochę? Pyr. Tur. A niektóre są takie... Ale to zależy od twojego budżetu. No to zależy od twojego budżetu. Ja punkt zbieram, więc wyrównuję, a my idziemy do kolejnego pytania. Nowa konsola Xbox One S1T. Witam. Dlaczego pani sprzedaje, jeśli można wiedzieć? I pytanie brzmi, dlaczego pani sprzedaje, prawda? A. Wzięła na raty, żeby sprzedać, bo potrzebuje pieniędzy. O nie! Znaczy, to są ludzkie dramaty z drugiej strony, no. Ej! W sumie? A nie, pasuje drugiej odpowiedzi, mordeczko, ale bo jest to, jeszcze lepsza. Ale poczekaj, to jest smart. Nie, to jest zatrzymaj ale poczekaj, się. Stop. Ty stop. B. Kupiła synowi w nagrodę, ale uwalił klasę. Ej, to pierwsze jest smart. Że kupujesz, sprzedajesz? Że bierzesz na ratę i sprzedajesz? Bierzesz na ratę konsolę. No, płacisz za nią stówę, a sprzedajesz za 1500, tak? Sprzedajesz za 1500 no, ale... i się nie pakujesz wtedy w jakiś kredyt chwilówkę, która ma wyższe oprocentowanie niż rata za to. No. To jest smart. Zakładam, że to jest zakaz. To jest lifehack. W umowach ratalnych na pewno jest to zakazane. Oczywiście, że jest, ale to jest lifehack, to jest we smart. Słuchaj, ja uważam, że kupiła go w nagrodę, ale syn uwalił klasę, więc ja jestem za odpowiedź to B. Jest smart. Mandzio myśli, że to jest smart. Marceli, to jest 10 tysięcy IQ. Odpowiedź A. 10 tysięcy IQ! Mandzio, geniusz. Geniusz Mandzio wygrywa. Zbiera kolejny punkt, więc złamałeś system. Możesz być spokojnie handlarzem. I teraz o 2 punkty. Bo dawno nie było. Dawno nie było. Raz, zagrajmy o 2 punkty. Go, następne pytanie. Do oddania są Yorki, pieski, 4 suczki i 1 samiec. Nim pytanie brzmi, czy te pieski są naprawdę za darmo? Odpowiedź brzmi, trzeba zapłacić za smycz. Pytanie brzmi, ile? Ile trzeba zapłacić za smycz? A. Dla pieska 600, dla suczki 700? B. Co łaska? Nie no, w życiu co łaska. Ja bym mogę dać A. To by tutaj nie wylądowało, gdyby to było co łaska. To prawda, no ale... To by tutaj nie wylądowało. Ja wiem, że będzie A, to będzie remis, jeżeli wygrywasz i tak. Dam B, niech będzie, że strzelę. Ale myślę, że suczki 700, piesek 600. A poprawna. A poprawna, ale poprawne też jest to, że słuchajcie, sprawdźcie teraz opis, macie tam link właśnie do Xiaomi Mi 8 Lite. Ej, o czymś zapomniałeś, bo w tym momencie ja ci go przekazuję, przecież ustalaliśmy, że wygrany tutaj otrzymuje smartfona. Ale poczekaj, chciałem powiedzieć, że tak? Sprawdzajcie opis, weźcie, ponieważ tam właśnie macie link do Xiaomi Mi 8 Lite, Ignacy przytrzymaj go, bardzo ale proszę. Ja opisu sprawdzać nie muszę, bo Ignacy mi go teraz przekaże. Bardzo proszę, masz z mojego smartfona, a my bardzo serdecznie dziękujemy i widzimy się w następnych materiałach. Cześć! Cześć.